know that I was an I am an important player in the team. I know that everybody respects me in this club. Everybody knows that I'm a big professional. I think this is the decision was, I think, about this as well. Honestly, I was not expecting, no, because I was just no before the game, and the coach just informed us, everybody, that the changes. But you know, this is life. You know, this is life. The future is with optimism, and I'm here to help everybody. Since the beginning, I was here, and you know, just want to go to the top, respect everybody with Brastad, because it's a huge club, and I'm very grateful to have the Brastad on the on Sunday game, and I will do everything I can to put this team in the top with the coach and with everybody. This is my what I want. Thank you very much. And Marco, did you speak about this decision with Sebastian Mila? Did you speak about this decision? No, I think Seba was not here when we know the information, but I think he already know. But you know, you don't need to talk with Seba, you know, because even if we change or not, we are very humble people. You know, we have very simple guys. We respect each other. We say good morning, good everybody. You know. Respect, so I don't. It's not was not my decision, so we'll always be the same people that we were before. No, just the Brastad is now is in my arm. Before was in his arm. This is different. Jakub Ostrowski, Marek, is this your first time that you're a captain of the team? Yes. Czy są jeszcze pytania? Może jakieś pytanie o Krakowie? Jakub Ostrowski, jeszcze raz bardzo proszę. Panie trenerze, to taka mała rewolucja, zmiana kapitana, zmiana rady drużyny. Planuje pan też jakieś zmiany w ustawieniu zespołu już w najbliższym spotkaniu? Oczywiście, że zmiany będą. Naturalnie nie możemy robić wielkiej rewolucji, bo no, w ciągu tygodnia nie można odwrócić wszystkiego do góry nogami. Na pewno będą zmiany, ale no, chciałbym w tej chwili zachować się dla siebie, nie chciałbym przed meczem zdradzać naszego składu czy ustawienia. Troszeczkę będziemy grali inaczej, troszeczkę będziemy, drużyna poznała moją filozofię gry, troszeczkę w treningach żeśmy to próbowali. No, wczoraj sami się złapaliśmy na tym, że mamy bardzo mało czasu, bo trening był prawie 2 godziny, co dla... No to jest troszeczkę długo i nie chcieliśmy w ciągu tygodnia no, wszystkiego robić, ale myślę, że to będzie już widoczne na boisku i przyczyni się do lepszej gry zespołu. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze raz Ostrowski. Tak, z innej beczki, albo inaczej, czy Marko Pajszą będzie osamotnionym napastnikiem, czy planuje pan dodać mu trochę więcej wsparcia? Ciągle liczę na ministra Sikorskiego, jest dzisiaj w Iranie. I jak mówiłem do zawodników, że może przywiezie zwolnienie dla brata, to wtedy zagramy 2 napastnikami, ale jest sprawa otwarta, chciałbym znaczyć. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze raz do pana Mariusza. Jak zdrowie? Kiedy pan dołączy do kolegów podczas treningów? Jest dobrze, ale brakuje niewiele, żeby było bardzo dobrze. W najbliższym czasie będę miał badania siły, badania wydolnościowe. Także na początku tygodnia mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni, że jestem zdolny w 100%, bo nie ma sensu wchodzić do drużyny, jeżeli nie będę przygotowany, nie będę pewien, że jest wszystko ok. Czy jest możliwość, że w ciągu tygodnia, dwóch jakieś tam... No, nie chciałem mówić konkretnej daty, ale wierzę, że jak najszybciej dołączę do drużyny, bo mówię, już tej drużyny mi brakuje i mam nadzieję, że kolegom pomogę. Michał Gus, przegląd sportowy? Tatku, czy było jakieś, nie wiem, 5 przykazań piłkarza Śląska, 10 przykazań piłkarza Śląska, jakieś takie swoje pryncypia im przekazałeś? Nie, ja mówiłem o 10, to, ale to chodzi o grę, to nie było o jakieś tam, chodzi o grę, że gramy krótką piłką, że kontrola piłki, czyli bardzo ważną rzeczą jest pierwszy kontakt z piłką, to są takie rzeczy typowo piłkarskie, to są niuanse, które mają nam pomóc w lepszej grze, to nie ma
kompletnie nic do czynienia z Bogiem czy przykazaniami Bożymi. To są tylko konkretne sprawy piłkarskie, czyli po prostu cały czas obracamy się w treningu i grze. Ale jak to jest, że to ustnie przekazać na odprawie taktycznej, czy to nie wiem? Nie, my mieliśmy dosyć długie spotkanie, gdzie ja przedstawiłem moją filozofię, jak ja widzę w ogóle piłkę nożną, jakie są trendy, w którym kierunku, dlaczego trenujemy na przykład grę na utrzymanie piłki, dlaczego to jest ważne, żeby być jak najwięcej w posiadaniu piłki. Po prostu żeśmy sobie wytłumaczyli, co chcemy w najbliższym czasie robić i w tej chwili to robimy. Będziemy chcieli, żeby jak najszybciej było to widoczne na boisku. Dziękuję. Filip Podolski, Śląska, jeszcze raz. Pytanie o samą Krakowie. Co pan sądzi o tym przeciwniku i z jakim nastawieniem jedziemy do Krakowa? Jak to już Marko powiedział, że cechuje nas optymizm, czy pozytywne myślenie, czyli naturalnie musimy zresztą wpoić taką mentalność, ja muszę też jako przywódca chcieć wygrywać, czy każda gra treningowa musi być podporządkowana, że jeżeli ja gram w grze treningowej, chcę wygrać mecz, dlatego ja nie ukrywam, że chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik, a najlepszym wynikiem jest zwycięstwo. Krakowia, ja też oglądałem dużo meczy, to był taki zespół w polskim wykonaniu, który próbuje naśladować grę drużyn zachodnich, czyli chcą też jak najmniej utrzymywać się przy piłce, grają krótką piłkę. Są w takiej sytuacji jak my, nie wygrali pierwszych dwóch meczów. Też w meczach, szczególnie z Wisłą, stracili bramki po karygodnych błędach defensywy. A poza tym ja też chciałbym troszeczkę tutaj innowacje wprowadzić. Oczywiście jest bardzo dobrą rzeczą, rozpoznanie przeciwnika, ale chciałbym przede wszystkim rozmawiać o grze swojego zespołu z zespołem i zwracać uwagę na silne nasze punkty, żebyśmy nie układali się do gry Krakowi, ale odwrotnie, albo po prostu żebyśmy grali tą piłkę, która nam pasuje, która jest silną stroną naszego zespołu. Jakub Ostrowski jeszcze raz i proponuję, żeby to było ostatnie pytanie. Jeszcze widzę Andrzej Lewandowski spóźniony. Dobrze, to Kuba Ostrowski.